bardzo mi jest miło, że widzę Państwa tutaj. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj postanowili do nas tutaj przyjść i spędzić z nami to przepiękne popołudnie. Serdecznie witam wszystkich miłośników literatury pięknej, naszych czytelników i mieszkańców miasta na 12. Narodowym Czytaniu pod patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest Nad Niemnem. To najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886-1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne, dzieło porównywano do mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W II Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku. Dębnowska księżnica po raz 11 bierze udział w Narodowym Czytaniu. W tym roku wysłuchają Państwo wybranych fragmentów lektury, a całość wydarzenia oświetni występ dębnowskiego zespołu śpiewaczego Flo de Lis, dla którego proponuję teraz wielkie brawa, ponieważ jest to ich debiut na scenie. A zespół powstał przy dębnowskiej bibliotece. Bardzo serdecznie chciałabym powitać pana burmistrza Dębna, Grzegorza Kulbickiego. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej, w tym pana Marcina Krzysiaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna. Witam serdecznie panią Ewę Świderską, kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Dębnie. Proszę się pokazać. Witam bardzo serdecznie panią Joannę Rau, dyrektor Dębnowskiego Ośrodka Kultury. Witam bardzo serdecznie panią Elżbietę Budkiewicz, kierownik warsztatu terapii zajęciowej wraz z uczestnikami. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych zaprzyjaźnionych czytelników, panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panie nauczycielki, naszych regionalistów. Bardzo się cieszę, że zechcieli państwo dzisiaj do nas tutaj przybyć. A najbardziej serdecznie witam naszego honorowego gościa, panią Iwonę Katarzynę Pawlak, polską aktorkę filmową i teatralną, odtwórczynię roli Justyny Orzelskiej w filmie Nad Niemnem. Witam panią bardzo serdecznie. Że spieszy.
przyspieszysz tam dom. Wszak wielki jest Bóg, jest Bóg. Wiara szwój wierzy, gdzie tylko nic mierzę, tam padnie zły grunt. Za Niemen, za Niemen. I po cóż za Niemen? Nie przylgniesz tam serce. Cóż wabi za Niemen? Czy kraj tam piękniejszy, kwiecistsza tam błoń, czy milsze dziewoje, że spieszy Proszę Państwa, w takim razie zaczniemy od wspaniałych fragmentów nad Niemnem, powieści Elizy Orzeszkowej. Pozwolę sobie zacząć od fragmentu, który jest bardzo klimatyczny, ponieważ będzie to scena, kiedy Justyna siedzi na polu, przygląda się żniwiarzom. I posłuchajmy fragmentu. Prosimy o tło muzyczne, czyli melodię z filmu Nad Niemnem pana Kurylewicza. Po chwilowych rozmowach znowu na łanie zapanowała praca, milcząca i gorliwa. Lekkie przedwieczorne wiatry muskać poczęły wierzchołki niezrzętych jeszcze zbóż i urywanymi akordami szmeru wtórować temu suchemu, monotonnemu, nieustannemu szelestowi, jak i wydawały łamiące się pod sierpami kłosy i z ziemi podnoszące snopy. W tym szeleście i w tych szmerach postacie żniwiarek, różnobarwne, milczące, wysokie i niskie, grube i wysmukłe, prostowały się co chwilę i w tył nieco odgięte podnosiły w rękach garście długich, kłosistych łodyg, które na rozciągniętym powróźle złożywszy, znowu ku ziemi przypadały. Czasem ta lub owa szybkim ruchem ręka w odzieży po spodniałym czole przesunęła lub odetchnęła głośno. Do stóp im wraz z kłosami upadały różowe konkole, pąsowe maki i szafirowe bławatki. Za nimi niskie liliowe grochy, drobne rumianki, kosmate kotki zostawały nietknięte wśród ostrych kolców ścierni. Spod ich rąk niekiedy wznosił się i w powietrzu igrał biały puch przekwitłego brodawnika. Przed nimi, o kilka czasem kroków od pochylonych ich głów, zrywał się ptak spłoszony i przelęknionym lotem przeżnąwszy powietrze, nie wiedzieć gdzie, może w gęstwinie zbóż jeszcze stojących, przepadał. Na kilku snopach, w jednym miejscu złożonych, Justyna siedziała w zamyślonej postawie, z twarzą na dłoń spuszczoną. Uważnie, ciekawie przypatrywała się ruchom pracującego przed nią mrowiska ludzi. Ona także od dnia tego, w którym po raz pierwszy weszła do zagrody Anzelma i Jana, od wieczoru tego, w którym wraz z nimi wróciwszy z parowu Jana i Cecylii, pod dachem ich parę wieczornych godzin spędziła, odbywała podróż po kraju nieznanym. Przedtem w bezpośrednim jego sąsiedztwie żyjąc, wiedziała o nim to tylko, że istnieje i wiedziała to w sposób obojętny, niewyraźny. Teraz przenikała w coraz dalsze jego głębie, jak imion i dziejów wielu z tych roślin dzikich i pachnących, po które zawsze sięgała chciwie okiem i ręką, tak imion i dziejów wielu z tych ludzi już się nauczyła. Ta podróż po kraju natury, ku któremu zawsze pociąg czuła, i ludzi, których dotąd nie znała, budziła jej ciekawość i zajmowała umysł, jak bujne kwiaty rzeźwią rosą operlone i nieskończoną ilością barw jaśniejące te poznawane z bliska widoki, prace, dzieje wpadały do tej wielkiej ciemnej pustki, którą od dawna widywała ona, ilekroć
przymknąwszy oczy, patrzeć usiłowała w siebie i swoje życie. Teraz, pełnym, bystrym, na wszystko uważnym okiem, patrzała na to, co działo się przed nią. Czasem napełniało ją wielkie rozradowanie, podnoszące się, kto wie skąd, może z łanów złotych, ze ścierni przetykanej kwiatami, z powietrznych ruchów sprawianych przez skrzydła ptasiej i powiewy nadrzecznych wiatrów. Czasem wspaniała, choć prosta malowniczość widoku uderzała w nią fala zachwycenia, w której prostowała ona swą kibić tak, jakby sama na wzór żniwiarek podnoszących w rękach kłosiste więzie wnet powstać miała i niecierpliwie czy błagalnie nad głową wyciągnąć puste swe dłonie. Były też chwile, w których nieustający, suchy szelest głosów wydawał się jej mową ziemi. Niedarmo dawny jej kochanek wspominał jej o dawnych marzeniach i zapałach. Była do nich skłonną i teraz, bo pochylona, z blaskiem w oczach i uśmiechem na wpół otwartych ustach, wsłuchując się w szepty ziemi, uczyniła ruch taki, jakby zaraz zsunąć się z niskiego siedzenia swego i do jej łona przypaść miała. Tymczasem pod rękami coraz gorliwiej pracujących żniwiarek szelest głosów stawał się coraz głośniejszym, coraz żwawiej rzucane snopy, upadając na wozy, wydawały głuche, szemrzące stuki. Od ziemi oblanej wonią świeżej słomy i okrytej ścierniskiem wyhaftowanym w drobne kwiaty, Justyna podniosła twarz, zbladłą nieco, zesztywniałą, przez kilka minut postarzałą o lat kilka, ze źrenicami przygasłymi, które wilgocią zachodziły, z dziwnym zmieszaniem, jakby nagle uczuła się w tym miejscu gościem natrętnym, istotą obcą i niepotrzebną, chwastem w kłosy wplątanym. Uczyniła ruch do powstania, usiadła jednak znowu i zmieszane, niespokojne spojrzenia rzucała dookoła siebie. Jedno z tych spojrzeń spotkało się ze stojącą w pobliżu znieruchomiałą postacią Jana. Od kilku minut już robotę swą przerwawszy, u samego woza do połowy snopami napełnionego stojąc, wpatrywał się on w Justynę z takim wytężeniem, że aż głowę podawał naprzód, a na białe czoło wystąpiła mu znowu gruba poprzeczna fałda. W rękach jego długie widły ukośną linią opuszczały się ku ziemi. Badawcza ciekawość znieruchomiała i pogłębiała błękitne jego źrenice. Nagle widły mu z rąk wypadły i namiętnym niepokojem zadrgały rysy. W mgnieniu oka znalazł się przy niej, pochylił się, uczynił ruch taki, jakby rękę jej chciał pochwycić, lecz tylko przyciszonym głosem przemówił: co pani takiego? Tak pani raptem zrobiła się smętna, aż łzy w oczach stanęły? Dla jakiej przyczyny? Wyrazy śpieszne, zrazu prawie gwałtowne, stopniowo miękły mu w ustach, prawie mdlały. Może nadmiar śmiały jestem, dokończył bardzo cicho. Podniosła na niego oczy napełnione blaskiem i łzami i cicho odpowiedziała: po co? Ja tu między wami. Wstyd mi, taki wstyd. Poszłabym sobie, ale i w domu także nic. Nic. Umilkła. Lecz on chciwie jeszcze słuchał chwilę, a potem z tą głęboką bruzdą, która w ostatnich dniach na czole jego zjawiać się zaczęła, wyprostował się i przed nią stanął. Nie wydawał się wcale zdziwionym, tylko w zamyśleniu, ze wzrokiem w ziemię utkwionym, końcami palców dotykał czoła. Potem milcząc, zrobił parę szerokich kroków, pochylił się nad matką, szepnął do niej słów kilka, a gdy do Justyny powrócił, sierp trzymał w ręku. Ona podniosła się z niskiego siedzenia swego i przed nim stanęła. Przez kilka sekund patrzali sobie w oczy, jakby wzajem myśli swe odgadnąć usiłowali. Potem Jan śmiałym ruchem głowę podniósł i podając Justynie sierp, w którym słońce krzesało srebrne błyskawice, z cicha wymówił: proszę. Z pochyloną trochę głową wyciągnęła rękę i z poważnym na ustach uśmiechem połyskujące narzędzie z ręki jego wzięła.
na całe ściernisko pokryte mrowiskiem istot ludzkich, na cały ten łan, szumiący upadającymi kłosami, rozległ się dźwięczny, donośny, pełną drżeń i uśmiechów radością nabrzmiały głos Jana. Mamo! Proszę, tutaj! Mamo! Mamo, proszę! Żwawa, wesoła kobieta w perkalowym czepku na świejących włosach biegła już ku Justynie, rękami machając i językiem trzepiąc. Dobrze, panieneczko, dobrze, rubaczku, owszem, bo to i nie bardzo trudna robota. Kiedy ja stara mogę, to dla jakiej przyczyny nie mogłaby młoda? Nie święci, panieneczko, garnki lepią. Owszem, proszę tylko nachylić się, popatrzeć, a potem i samej spróbować. Antolka, Elżusia, dwie inne jeszcze dziewczyny wyprostowały się na zagonach i z uśmiechami, z niedowierzaniem, ale bez zdziwienia patrzały na schylającą się ku zbożu pannę w sukni z takiego szperkalu jak ten, z którego uszyte były ich kaftany, ale modnie skrojonej i przybranej, a obcisłością swą rysującej wydatnie kibić wysoką, silną, kształtną. Nagle przysadzista Elżunia zawołała: bardzo słusznie, panienka rządź może tak jak i my. Jeszcze prawie silniejsza od nas, tylko gorset zdjąć trzeba, bo w nim i godzinę wytrzymać nie będzie można. Bardzo słusznie, chórem zaśmiało się kilka kobiecych głosów i rzecz dziwna, z kilku par oczu trochę złośliwe i pogardliwe wejrzenia strzeliły na obcisłe i wyraźnie rogi gorsetu zdradzający stanik Justyny. Z ognistym rumieńcem Justyna pochylała się ku ziemi obok matki Jana. Jutro niedziela, rzekła z cicha, ale pojutrze przyjdę wcześnie i ubiorę się stosownie, a dziś tymczasem proszę mi pozwolić choć trochę, no ile będę mogła. Owszem, robaczku, dobrze, zagadała stara, bo to nie słuchaj tego, co te sroki kraczą. Taka sama ty dobra panieneczko, jak i one, tylko w poniedziałek kaftan sobie taki luźniejki, szerokieńki włożysz. I jak zaweźmiem się, to we dwie z 10 kop użniem Jankowi. Owszem. Jan teraz znajdował się na wozie, w połowie snopami napełnionym, a że więcej już snopów do zbierania nie było, stojąc na tym kłosistym, żółtym sprężyście pod snopami jego uginającym się posłaniu, ze ścierniska zjeżdżał na drogę. W tej samej chwili z drogi na ściernisko wjeżdżała Domuntówna. Przestrzeń paru morgów przedzielała dwoje tych ludzi, których postacie na wozach stojące, jednostajnie wysokie, wyprostowane i silne, przypominały ścigających się na arenach klasycznych atletów. Śnieżna białość jego koszuli na błękitnym tle powietrza odpowiadała gorącej różowości jej kaftana. Jego włosy w słonecznym blasku miały złotawą płowość zaczynającego dojrzewać żyta. Jej bujna, roztargana kosa wydawała się snopem gorąco brunatnej pszenicy.
umrzemy, a jak umrzemy, każemy sobie złote litery wyryć na grobie. Zaprezentujemy z panem burmistrzem. Będzie świetna scena teraz. Otóż Justyna haftuje chusteczkę i przychodzi do jej pokoju Zygmunt Korczyński. Zygmunt, jak zawsze żurnalowy i trochę sztywny, z kapeluszem w ręku przez pustą salę jadalną przeszedł,
ale po chwilowym wahaniu zamiast udać się do pokojów pani Emilii, po schodach z sieni na górę prowadzących iść zaczął. Dom ten znany mu był od dzieciństwa, a chwilowe wahanie sprawiła mu tylko myśl, że na górze mieszkała nie tylko Justyna, ale także i Marta. Przez okno przecież zobaczył starą pannę z kluczami i dziewkę folwarczną idącą ku oddalonym budynkom. Drzwi pani Emilii były jak zwykle szczelnie zamkniętymi, salą zupełnie pustym. Z góry dochodziły dźwięki skrzypiec. Wszedł na wschód. Na wąskim i w półciemnym korytarzyku oblały go fale muzyki Orzelskiego. Otworzył drzwi prowadzące do pokoju, w którym, gdy był dzieckiem i dorastającym młodzieńcem, bywał dość często. Zamieszkiwała go wtedy Marta. Teraz wiedział dobrze, że znaleźć tam może Justynę. Istotnie, na widok wchodzącego młoda panna podniosła się u otwartego okna i robota, którą w ręku trzymała, jakaś biała chustka z wyhaftowaną już jedną literą, z rąk jej na stół upadła. Trochę zbladła, potem zarumieniła się gwałtownie i zaledwie końcami palców dotykając dłoni, którą ze wzrokiem natarczywie w nią utkwionym wyciągnął ku niej przybyły, stłumionym nieco głosem zapytała: czemu przypisać mam, kuzynie, odwiedziny twoje w moim pokoju? Zamiast odpowiedzi wpatrzył się w nią jeszcze uparciej i z żartobliwą pieszczotliwością wymówił: niegościnna, siadać mnie nawet nie prosi? Owszem, usiądź, kuzynie, proszę. Posunęła ku niemu krzesło i sama na uprzednim miejscu swoim usiadła, obojętna z pozoru, ale ze ściągniętymi trochę brwiami i migocącym w dalekiej głębi oczu zatrwożeniem. Usiadł tak, że końcem stopy obutej w cielisty kamasz i błyszczący trzewik prawie dotykał jej sukni. W otwarte okno spojrzał. Dość malowniczy widoczek, zaczął. Znasz go od dawna, kuzynie. Obojętnie z oczami na robotę spuszczonymi zauważyła, obok znajdującej się już na chustce litery jednej zaczynała właśnie haftować drugą. Przez co mam rozumieć, podjął Zygmunt, że nie potrzebuję wcale przyglądać się mu przez okno twego pokoju. Uprzejmą jesteś, kuzynko. Zresztą masz w części słuszność. Nie posiadam sztuki zachwycania się widokami rodzinnej natury. Może dlatego, że silne wrażenia wywierać na mnie może to tylko, co jest nowe, oryginalne, niespodziane. Jakże można porównać taki choćby jak ten ładny widoczek ze wspaniałymi, zachwycającymi scenami natury? Tu z wielkim, istotnym wdziękiem słowa wytwornie i malowniczo zaczął mówić o Renie, Dunaju, Alpach, szwajcarskich jeziorach, Adriatyckim morzu. Może po części myślał o podbiciu ucha słuchaczki, bo głosowi swemu nadawał miękkie, muzykalne modulacje. Ale widać też było, że wszystko, o czym mówił, budziło w nim kiedyś szczere zachwycenie, a teraz tęsknotę. Mówiąc, nieustannie patrzył nad pochyloną nad robotą głowę Justyny. Wzrok jego przesuwał się po jej kruczym, lśniącym warkoczu, po czystych liniach śniadego czoła, po spuszczonych i frędzlą czarnych rzęs otoczonych powiekach, aż utkwił w pąsowych, pełnych zupełnie w tej chwili spokojnych ustach i spłynął z nich na kibić, której świeże, silne kształty rysowały się pod ciemnym stanikiem, a piersią poruszał oddech powolny i głęboki. Mowa jego stawała się też powolniejsza. Kilka razy zająknął się, ręką dotknął czoła, aż nagle w połowie zdania opowiadanie przerywając, z rumieńcami wytryskującymi mu na blade policzki ciszej przemówił: spodziewam się, że nie myślisz, kuzynko, abym tu przyszedł w celu opowiadania ci o lądach i wodach tego świata. Nie zmieniając postawy, oczy na niego podniosła. Gdy tu wchodziłeś, zapytywałam cię właśnie, kuzynie, o przyczynę. Przyczyna taka, chciałem cię zapytać. Czy to prawda, że pan Różyc
stara się o ciebie. I czy ewentualnie masz zamiar poślubić tego już teraz wszechstronnie chudego milionera? Mówił śpiesznie, głos jego był trochę świszczący. Ona ręce z robotą na kolana opuściła, głowę podniosła. Jeżeli zechcesz powiedzieć mi, kuzynie, jakim prawem zapytujesz mnie o to, wówczas na pytanie twoje odpowiem. Powściągając się widocznie znowu zapytał. A ty sama tego prawa nie domyślasz się, czy nie uznajesz? Nie domyślam się, odpowiedział. Pochylił się i chciał ująć jej rękę, ale ona krzesło swe cofnęła i ramiona u piersi skrzyżowała. Jest to najświętsze ze wszystkich praw na ziemi. Prawo miłości, zawołał. Justyna szybko z krzesła powstała i dalej jeszcze ku otwartemu oknu cofając się zawołała. Proszę cię, o proszę cię, kuzynie, idź stąd. Ale on tuż przed nią stanął. Nie lękaj się, Justyno, nie lękaj się niczego. Ta miłość, o której słuchać nie chcesz, jest tak czystą, wzniosłą, idealną, że obrażać cię nie może. Wiem dobrze, co powiedzieć mi możesz. Sam dobrowolnie utraciłem to, czego teraz wszystkimi siłami pragnę. Ale przebacz, że mi chwilę słabości. Przypomnij sobie wiersz, który oboje tak lubiliśmy dawniej. Ils ont pêché, mais le ciel en donne. Ils ont aimé, mais Dieu pardonne. Bądź wspaniałomyślną i zwróć mi swoje serce, swoją ufność, przyjaźń, swoją duszę. Niczego więcej nie chcę, niczego więcej nigdy od ciebie nie zażądam, tylko duszy twojej, Justyny. Przy ostatnich słowach, z rozgorzałymi oczami, objął już ręce jej pochwycił. Po jej twarzy przebiegały ironiczne drgnienia, ręce swej z dłoni jego wysuwając zapytała, czy to dusza moja? Zygmuncie, te moje ręce, które w swoich chcesz trzymać, czy to moja dusza? Potem znowu ramiona u piersi krzyżując, z podniesioną trochę pobladłą twarzą mówić zaczęła. Dobrze, powiem wszystko i niech się to już raz skończy. Kochałam cię, kuzynie, do tego stopnia, że po latach niewidzenia, kiedy już poślubiłeś inną, jeszcze nie mogłam obojętnie słuchać twojego głosu. A przy każdym twoim zbliżeniu do mnie czułam, że wszystko wraca, wszystko. Cała przeszłość moja do mnie wraca. Boże, jak ja cierpiałam. Kiedy przyjeżdżałeś do Korczyna, nie chciałam cię widzieć. I nieraz, jak szalona ku brzegowi rzeki biegła, z myślą, że śmierć jest lepszą niż taka walka i taka trwoga. Justyno, Justyno! Z nowym wybuchem rzucił się ku niej Zygmunt. Ale ona rozkazującym gestem usunęła go od siebie i dalej mówiła. Taka trwoga, bo nie tyle, że żałowałam tego, co miałam kiedyś za najwyższe dla siebie szczęście, ile lękałam się, ach, jak lękałam się jakiejś złej chwili, jakiejś okropnej chwili, w której bym sama, która by mnie wtrąciła w ostateczne już poniżenie. Poniżyć się nie chciałam, tak, kuzynie. Chociaż byłam bardzo upokorzoną i chociaż ty, kuzynie, i inni uczyniliście wszystko, coście uczynić mogli, aby mi dać poznać moją małość, moją nicość. Ja jeszcze byłam dumną. Owszem, wtedy dopiero stałam się dumną i lękałam się tego, co mi się wydawało ostatnim najgłębszym poniżeniem. Duma moja, kuzynie, duma moja kobieca czy ludzka, nie wiem, odtrącała mnie wtedy od ciebie, broniła mnie od ciebie, wypędzała mnie z domu, kiedy przyjeżdżałeś. Czy wystarczyłaby ona na zawsze? Może tak, może nie. Ale znalazłam inną pomoc, silniejszą. Kiedy? Wtedy. Pamiętasz? Przy wielu gościach do mnie mówiłeś, twoja żona, kuzynie, coś w tobie zauważyć musiała, może jej kto w przeszłości powiedział. Patrzała na mnie, na ciebie i w oczach jej łzy stanęły. Co mi ta kobieta złego uczyniła, aby miała przeze mnie płakać? Ja nie chcę, by ktokolwiek przeze mnie płakał. Wtedy, kuzynie, zlękłam się nie tylko już poniżenia i wstydu, ale nikczemności. Pomiędzy tobą a mną stanęły łzy, które zobaczyłam w oczach twojej żony.
pomiędzy mną a tobą stanęło moje sumienie. Mówiła to profilem do niego zwrócona. I nie na niego, ale w otwarte okno patrząc. Wyznania, które czyniła, zawstydzały ją i mieszały. On z tego jej zmieszania, z samych nawet wspomnień o przebytych z jego przyczyny cierpieniach, czerpał nadzieję i śmiałość. Tuż za nią stojąc, w samo ucho prawie pieszczotliwie i z rozmarzeniem jej szepnął. Czy podobna, aby Justyna, moja dawna, marząca, poetyczna Justyna, przywiązywała wagę do światowych praw i przesądów, albo do zabobonnych skrupułów? Łzy Klotyldy? Ależ upewniam cię, że komemu szczęśliwie cię potrafi. Sumienie? Rzecz względna. Inna dla natur niewolniczych i poziomych, a inna dla wyższych i niepodległych. Najświętszym prawem na ziemi jest miłość, najwyższą cnotą brać i dawać szczęście. Chciałam mu przerwać, ale on, roznamiętniony i nadziei zwycięstwa nie tracący, mówił, a raczej szeptał dalej. Jestem bardzo nieszczęśliwy. Zdaje mi się, że wszystko we mnie za mało. Nie mam żadnego bodźca do życia. Nie mogę tworzyć. Ty jedna możesz mnie wskrzesić i przywrócić szczęściu, życiu, sztuce. Opuść ten dom. Zamieszkę w Osowcach. Ja tam teraz jestem panem. Moja matka wszystko dla mnie uczyni. Klotylda jest dzieckiem, którą uszczęśliwić można cackami, a oślepić drobną monetą czułości. Będziemy żyć razem, nierozłącznie. Nie lękaj się. Nigdy nie obrażaj, nie poniżę cię niczym. Będziesz tylko moją muzą, moim natchnieniem, towarzyszką i siostrą mojej samotnej duszy. Co świat podejrzliwy i brudny mniemać będzie o tym, że u boku mego staniesz. Cóż nas to obchodzi? Nas, którzy przebywać będziemy w krainie ideałów, wyżsi i czystsi od świata. Tchu mu zabrakło. Z roziskrzonym wzrokiem i wilgotnym czołem chciał w oczy jej spojrzeć i już kibici jej dotknął ramieniem. Ale ona gibkim i oburzonym ruchem cofnęła się o parę kroków i z twarzą tak prawie białą, jak leżąca na stole chustka, przez kurczowo zaciśnięte zęby wymówiła. On, ona i trzecia. Zupełnie jak we francuskich romansach, których kiedyś tak wiele czytywaliśmy razem. Nagle z wybuchającym uniesieniem zawołała: za kogo mnie masz, kuzynie? O czym mówiłeś? Ależ ty chyba sam tego nie rozumiesz. Jak to? Kogoś niewinnego? Kogoś, co nam nic złego nie wyrządził? Krzywdzić w tym, co jest jego szczęściem, honorem, moim życiem. Co dzień, co godzinę, co chwilę kłamać i oszukiwać? Wiecznie chodzić w masce, czując pod nią trąd i plamy? Boże! I ty mi takie życie ofiarować chciałeś? Jakie prawo? Co ja ci złego zrobiłam? Jak śmiałeś? Bo jakież to szczęście, że ja cię już nie kocham. Ale nie, gdybym cię i kochała jeszcze, gdybym cię jeszcze tak jak dawniej kochała, przestałabym w tej chwili z gniewu, z obrazy, z ohydy. Teraz, gdy drżała i miała w dłoni leżącą na stole chustkę, gdy piersi jej podnosiła się szybko, a oczy, w których jednocześnie przebiegały błyskawice i łzy, wśród bladej twarzy świeciły jak czarne diamenty, poznać można było, że nie różaną wodę bynajmniej w żyłach swych miała, ale krew gorącą, popędliwą, dumną. Nigdy tak piękną nie wydała się Zygmuntowi. Z zachwyceniem, z żądzą, ale zarazem i z urazą na nią patrzę. Myślałem, że miłość wszystko obmywa i uświęca, zaczął. Ale ona mu przerwała. Zmień nazwę, kuzynie. Proszę cię, zmień nazwę. To nie miłość, ale... Zawahała się chwilę, zawstydzenie czoło jej rumieńcem oblało, prędko jednak dalej mówić zaczęła. To jest romans. Pełno go. We francuskich książkach pełno go i w życiu. O, znam go do dawna. Był moim przekleństwem mego dzieciństwa, kiedy zabijał mi matkę, a dla ojca szacunek odbierał.
Spostrzegłam go i potem pomiędzy ludźmi, a wszędzie zawsze zaczynał się od gwiazd, a kończył się w błocie. O muzy, siostrzane dusze, czyste uczucia, krainy ideału. Boż, ile słów, ile pięknych, poetycznych słów. Czy wy, używając ich, kłamiecie? Czy nimi oszukujecie samych siebie? Może i tak bywa, ale ta poezja jest tylko wstępem do wielkiej, wielkiej rozy. Powiedziałeś, że miłość uniewinnia i uświęca wszystko? Być może, ale nie taka, co kryje się pod ziemią i wstydzi się z samej siebie. Powiedziałeś, że prawa miłości są najświętszymi ze wszystkich praw świata? O tak, ale o jakiej miłości ty, wykształcony mężczyzna i artysta, mówiąc to, myślałeś? Nie o tej, nie, najpewniej nie tej, której świtanie od niedawna ja uczułam w sobie. Idź na mogiłę ojca. Kuzynie, idź na mogiłę ojca. Kochaj to, co kochał twój ojciec. Nagle urwała. Do ostatka widać nie chciała myśli swoich wypowiadać. Zygmunt stał przed nią z pochyloną twarzą i zaciśniętymi zębami. Filozofka, syknął. Rezonuje, waży, rozważa, rozróżnia. Nie, odpowiedziała. O filozofii dokładnego wyobrażenia nawet nie znam, a za zdolność do rezonowania i rozróżniania pozorów z prawdą tobie, kuzynie, obowiązaną jestem. Ze zdumieniem i niedowierzaniem patrzą na nią. Ależ to być nie może, abyś ty, Justyno, tak ognista niegdyś, poetyczna, zrobiła się nagle taką zimną, przesądną, poziomą. Nie! Ty chcesz przemocą stłumić uczucia swoje. Dumną jesteś i przed sobą sama chcesz odegrać rolę bohaterki. Wzruszyła ramionami. Powiedziałeś, że mamy oboje natury wzniosłe i niepodległe? Proszę cię, kuzynie, abyś zdanie swoje o mnie zmienił. Upewniam cię, że jestem kobietą zupełnie zwykłą i podległą zupełnie zwykłej uczciwości. Oto wszystko. Wszystko? I nic mi więcej nie powiesz? Nic? Nic? Owszem, śpiesznie odrzekła. Koniecznym jest nawet, abym ci powiedziała stanowczo i raz na zawsze, że z uczuć, które miałam kiedyś dla ciebie, nie pozostało we mnie nic wcale. Prócz prostej zresztą życzliwości, którą mam dla wszystkich na świecie ludzi. I że przedmiotem moich myśli i marzeń jest coś czy ktoś, może zarazem coś i ktoś z tobą, lecz żadnego związku nie mający. Zapewne pan Różyc, ile była jest jego milionów, wtrącił Zygmunt. Być może, odpowiedział. Zmieszany, obrażony, rozczarowany, a jednak przez chwilę jeszcze ciekawego wzroku od niej nie mogący oderwać, wziął z krzesła kapelusz, oddał jej z dala ceremonialny ukłon i wyszedł spokojnie.
się czerwchy biały kwiat i pochyla się kwitnący krzew, a za rzeki znów znajomy woła głos i słowiczy nocą słychać śpiew. Ostatniej piosenki. Chcemy tylko powiedzieć, że przygotowanie tych utworów było dla nas wielką przyjemnością i z chęcią pracowaliśmy nad oprawą muzyczną dla wielkiej polskiej literatury. Dziewczyny, Jasio jedzie! Jedzie Jasio, jedzie, mija mój ganeczek, czy mu się nie widzi? U mnie porządeczek, czy mu się nie widzi? U mnie porządeczek, u mnie porządeczek, a ja domu sama, przyjedź Jasio, przyjedź, dam koniowi siana, przyjedź Jasio, przyjedź, dam koniowi siana, dam koniowi siana i obrok, i obrok, a tobie Jasieńku, sześć poduszek pod bok, a tobie Jasieńku, sześć poduszek pod bok, sześć poduszek pod bok, a się mam po głowę i tak ci Jasieńku, dogodzić nie mogę, i tak ci Jasieńku, dogodzić nie mogę, dogodzisz, dogodzisz, a jak będziesz chciała, pościel mi łóżeczko i połóż się sama, pościel mi łóżeczko i połóż się sama. Pościele, pościele, a pościenie będę do swego wianeczka, pozbędę, pozbędę do swego wianeczka, pozbędę, pozbędę. Niech pozbędziesz sama, pozbędziemy oboje, będziemy się dorabiać, żeby usiadę twoje, będziemy się dorabiać, żeby usiadę twoje. Lebusia we dwoje i troszeczkę widać, żeby do
dał Pan Jezus najpierwszego syna, żeby dał Pan Jezus najpierwszego syna. Najpierwszego syna, a drugą córeczkę będzie piastowali, jak tę jaskółeczkę będzie piastowali, jak tę jaskółeczkę. Jedzie Jasio, jedzie, mija mój ganeczek, czy mu się nie widzi? U mnie porządeczek, czy mu się nie widzi? U mnie porządeczek. I pojechał. Dziękujemy bardzo. Zespół Flo de Lis, nasz debiut. Jeszcze raz bardzo proszę, czytali dla Państwa pani Iwona Katarzyna Pawlak i pan Grzegorz Kulwicki, burmistrz Dębna. Bardzo miło. Proszę Państwa, moje marzenie się spełniło, ja nigdy nawet nie pomyślałem, że ta wspaniała Justyna Ożerska z ekranu zawita do nas, że będzie można, proszę Państwa, ja żałuję, że tak wcześniej nie przyszedłem dzisiaj i że może możemy to jeszcze zostać, no bo z panią Iwoną można naprawdę siedzieć, rozmawiać, dyskutować. No, myśmy mieli próbę z panem burmistrzem tam na górze, tak, tête-à-tête i faktycznie byłam totalnie zaskoczona, proszę Państwa, jakim kunsztem aktorskim dysponuje pan burmistrz. Naprawdę to się rzadko zdarza. Słyszeliście Państwo, jak te frazy brzmią, jakby normalnie się urodził na scenie. W szoku jestem. Szapoba. A to dlatego, że przez tyle lat oglądałem takie wspaniałe tak, postaci. Tak, tak, wiem. Zaczytywałem się literaturą. Tak. Wyłącznie. Nie, naprawdę talent. Gratuluję. To była wielka przyjemność. Takiego partnera mieć na za tydzień pani Iwona czytał prezydenta, ja się mogę wybrać. No zobaczymy. Ale nie, tam będzie Janek Bohatyrowicz. Nie, ale ja nie będę czytała Justyny. No. No niestety nie będę czytała Justyny, będę czytała narratora trzeciego. Będzie ale z pewnością oglądać. Tak, występuję na samym początku po państwu prezydentostwu, więc bardzo ważne wejście. Oby mnie trema nie zjadła, ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Państwa, myślę, że wykorzystamy jeszcze chwilkę, czy ktoś ewentualnie jakieś pytanie, ale może coś chciałby zapytać naszą tutaj. Tak, proszę Państwa, rozmawiamy teraz na luzie, ja mam mnóstwo anegdot, proszę pytać, wszystko opowiem. Śmiało. Dalszych ról? Już mówię. Był taki film Siwa Legenda, produkcja polsko-białoruska, to była moja główna rola, druga, ale premiery nie było, więc to jakby odpadło. Bardzo fajna rola, taka trochę szekspirowska Lady Macbeth, tylko po białorusku, według Korotkiewicza, to jest taki ichniejszy Sienkiewicz. No i naprawdę się działo tam, bunty chłopskie, kręciliśmy tam, gdzie kręcili Włodyjowskiego. No, ale to minęło, było, nie udało się. Następną rolą główną, którą zagrałam, było Bolesław Leśmian z panem Piotrem Bajorem. Zagraliśmy parę Leśmian i Dora Lebentol, która była jego kochanką, dla której napisał Malinowy Chruśniak. Reżyserował pan Lech Baron i ten film był pokazywany parokrotnie na TVP Kultura. Może kiedyś Państwo będą mieli okazję zobaczyć. No, to już była kompletnie inna historia, prawda, poezja Leśmiana. Też trudna rola, dlatego że ja byłam jeszcze młodą kobietą, aktorką, a tam zagrałam rolę umierającej Dory Lebentel, która wspomina, jest narratorem całego filmu i wspomina życie z Leśmianem jako metresa, kochanka. Zresztą on miał parę kochanek, bo miał jeszcze Zofię, drugą panią, którą i miał żonę i miał dwie córeczki. Także była to bardzo skomplikowana emocjonalnie historia. No ale tak się działo. Następnie była długa przerwa, zajęłam się zupełnie innym zawodem. Nauczyłam się nowych zawodów, pracowałam w banku,
Ostatnio pracowałam w Urzędzie Marszałkowskim, czym się podzieliłam, że jesteśmy samorządowcami. I właśnie teraz przechodzę na emeryturę, niedługo w listopadzie, także dopiero zacznę grać. Nie przedwczesną, wcale nie, wypracowaną. I teraz zamierzam dograć drugi sezon Jagiellonów, Korony Królów, bo tak się szczęśliwie udało, że w tym wieku zaangażowano mnie do roli w serialu. I to było wielkie szczęście dla mnie, bo myślałam, że to już będzie w kategorii hobby, to aktorstwo. Otóż nie, okazało się, że niebiosa nade mną czuwają, nie pozwoliły zapomnieć o pierwszym podstawowym moim hobby, mojej sztuce, to co lubię robić, no bo jest to pasja, nie da się ukryć, prawda, panie burmistrzu, nie? Fajnie się gra. Więc gram Gretę Zielarkę, zapraszam, odcinek 88, teraz jeszcze będą Jagiellony, będą Bitwa pod Grunwaldem, bo jest jakiś odcinek 60, chyba 9, 8, a w 88 do 125 gram. I w drugiej części też gram i być może powstanie trzecia i też gram. Także mam robotę. Dużo się muszę jeszcze nauczyć, muszę panu powiedzieć. Bo to jest tak, że jak się nie uprawia tego pola, to niestety się wszystko zapomina. Ja oczywiście uczyłam ostatnio w szkole prywatnej wraz z małżonkiem w szkole filmowej prywatnej aktorstwa, więc przypominałam sobie te wszystkie zajęcia, które ja miałam w szkole filmowej. No ale to było takie pedagogiczne działanie, też wdzięczne, nie powiem, bardzo odpowiedzialne. Nauczyć kogoś aktorstwa, no niektórzy to mają po prostu bez nauki, no ale niektórych trzeba bardzo, bardzo tak pilnować, ćwiczyć. Ależ naturalnie. Naturalnie. No myślę, że polityka jest swego rodzaju aktorstwem i wielką sztuką. Pytanie tylko właśnie, czy na dobre, czy na złe, czy ktoś, no nie powiem, kłamie, czy mówi prawdę, prawda? Bo w aktorstwie to jest tak, czy kłamie, czy mówi prawdę. Ten to kłamie, to nie jest dobry aktor, a ten mówi prawdę, tak. Więc wszystko skłania się ku temu, że jednak prawda. Sądząc po efektach pana występów, to gratuluję. No i co? No bo może pytania jakieś takie na luźne. Nie wiem, interesują państwa historie, które działy się na planie, nad Niemnem, no bo oczywiście w 85 roku zaczęliśmy grać w serialu i w jednoczesnej wersji filmowej, dwuczęściowej. Inna wersja była kręcona dla serialu, to znaczy musieliśmy dwa razy to samo powtarzać, tak powiem krótko mówiąc, bo taśma była 35 mm. Wyglądało to zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj kręci się kamerami cyfrowymi, różnymi. Technika poszła do góry. Można sobie kręcić ile się chce dubli, można je oglądać, poprawiać i tak dalej. Kiedyś to by wyglądało zupełnie inaczej. Taśma była 35 mm, kupowano ją tysiące metrów za dolary, jeżeli miała być dobrej jakości. Była to taśma Aquagewert, a Orwo była trochę gorszą taśmą i ona była przeznaczona na jakby takie mniej ważne fragmenty. I serial głównie składał się właśnie z kręcenia na Orwo, a wersja kinowa lepsza do kin musiała być na ekstra materiale robiona i wywoływana. Wyglądało to tak, że kręciliśmy za dnia zdjęcia, sceny, po czym po jakimś momencie, na przykład byliśmy w Białymstoku, z Białegostoku jechały materiały do Warszawy, do Łodzi, było wywoływane, wracały do nas, do Białegostoku, do kina, i tam były wyświetlane jak w kinie dla ekipy. Nie zawsze aktorzy byli na to proszeni, dlatego że to były takie tajne przez poufne, czy ktoś zawalił, czy trzeba powtarzać scenę, bo czasami światło było nie takie, albo coś tam nie grało, albo jakiś rekwizyt wyskoczył, trzeba było powtarzać. I to była masakra, no, przepraszam za wyrażenie kolokwialne, ale no, my nie mogliśmy aktorzy się pomylić za wiele. No, zdarzało się. Ja na przykład byłam zieloną aktorką, która nic nie umiała, więc nie było tak trudno się skupić, skoncentrować, żeby bez błędów wszystko zrobić, bo to nie tylko aktorstwo, to pan burmistrz jeszcze nie wie, ale następny etap będzie film. To wtedy tak, nie tylko się gra, ale jeszcze trzeba mieć podzielność uwagi i w głowie mieć wszystkie techniczne uwarunkowania, na przykład
że ja siedzę na tym fotelu, mówię jedną kwestię, przechodzę trzy kroki, ale tylko trzy, dlatego że kamera już jest ustawiona, światło już jest ustawione, muszę się odwrócić do światła tak, żeby moja buzia była widoczna, ale nie zasłaniać partnera, bo jak się przesunę metr do tyłu, to ja jego zasłaniam. Więc tysiące rzeczy do nauczenia. No i iść na przykład tutaj coś grać, a tu stanąć przed taką poduszeczką, która była zarysowaniem tego miejsca, w którym miałam stanąć. No i oczywiście niejednokrotnie przydeptywałam tę poduszeczkę, no bo ja głowa w chmurach i tak dalej i ważny partner, a to nie, najważniejsze było, żeby stanąć przed tą poduszeczką, bo tutaj jest wyznaczony punkt. No i tego typu właśnie trudność, to są takie rzeczy techniczne, których się uczy człowiek już na planie, od kolegów. Ja się uczyłam od naprawdę fajnych aktorów, od Janusza Zakrzeńskiego. Mój partner, Adam Mariański, grał już w filmie Sobul i Panna, to on już wiedział, czym to jest to granie w filmie. Ja go pytałam tuż przed wejściem na pierwszą scenę, właśnie tą na polu, żeśmy grali. To był pierwszy etap, bo gra się oczywiście niechronologicznie. Nie tak jak w książce, tylko koniec, początek, najpierw plenery, póki jest pogoda. Jak jest pogoda, wszystko się robi, potem wnętrza. Wnętrza też są bardzo specyficzne, bo myśmy grali w Turowej Woli. Graliśmy również w okolicach oczywiście Drohiczyna, Koźlika, te wszystkie chaty. Także każde miejsce było inną magią, inną przestrzenią do wypełnienia. Ale w środku, w tych pomieszczeniach stały lampy, jakieś tam dymy leciały, wszyscy się krzątali, ustawiali różne scenografie, każdy pilnował swojego poletka, jeden tam rekwizyt musiał leżeć tak, a tu grzebień, a tu szczotka, tego nie ruszaj, tu przejdź, tu się obejrzyj w lustrze. No oczywiście, już nie powiem, że na Golasa scena też była, no to już ja miałam wejście takie, że było 20 osób dookoła, głównie panów, tak jakoś dziwnie się złożyło, że panie to mnie malowały, bo tam trzeba było tam pudrem tam posypać różne części ciała pod koszulką, ale panów, jak się, każdy miał coś do tego, coś musiał tam na podłodze gdzieś tego, no i myśmy to kręcili. Oczywiście reżyser, dwóch operatorów, ja się oczywiście tremowałam, bo to nie jest tak, że to tak nie boli, bardzo tak jest, za pierwszym razem, potem już spokojnie. W drugim filmie, o którym mówiłam, Siwa Legenda, też niestety miałam taką scenę jeszcze odważniejszą. Naprawdę gdzieś tam na YouTubie możecie Państwo chętnie zobaczyć, ale to ostre sceny były, no bo wymagało to jakby zaangażowania. Bo była to scena miłosna z duszeniem, no to już w ogóle. Jakaś ekscentryczna, bardzo dramatyczna scena. A tu w Nadniemnem, no to po prostu pokazywaliśmy moje ciało, tej Justysi, takiej wypielęgnowanej, wycacanej. No i oczywiście powstał z tego taki dylemat, bo szkoły podstawowe były zaproszone na premierę na festiwalu w Gdyni. Ja nie byłam, bo ja grałam w Teatrze Nowym w Łodzi, ale koledzy mówili, że państwo ze szkół podstawowych, była moda, no że będzie ta scena. No i zaproszono te szkoły, no i był po prostu szok. I panie nie wytrzymały takiej, jakieś panie profesorki wstały i były oburzone szczerze. Powiedziały, że to nie uchodzi po prostu, żeby takie sceny młodzieży pokazywać w szkole podstawowej, a cała młodzież po prostu się cieszyła. Zresztą do tej pory ktoś mi tam pisze w postach, że pamiętam, jak nas zmuszono, żeby na pójść do kina, ale jak się zaczęły te sceny, to fajnie było, fajnie. Także to takie były wesołe. No oczywiście, zespół 100 osób na planie, no to jest ogrom. Każdy dzień zdjęciowy potwornie drogi. No my nie możemy się mylić, tak jak już wspomniałam, bo inna technika. Statyści, konie, Adam Mariański, który nigdy na wsi nie był. On się uczył przed tymi zdjęciami orki, tych koni i tego wszystkiego, bo on raz opowiadał mi, że był tam gdzieś u cioci, u kolegi cioci gdzieś na wsi, no to tam zobaczył, że coś tam tam w oborze jakieś krowy, to że kolega za te łańcuchy tymi krowami gdzieś tam przeprowadzał i to wszystko. Natomiast tutaj musiał świetnie powozić wozami, on się wszystkiego nauczył. Wszystkiego. Uczono go oczywiście tak z tydzień tymi powozami, bo to trzeba było wiedzieć. Opowiadał też taką anegdotę, że jak
Pierwsza scena z końmi, jak Justysia tam wybiega z tego przyjęcia i spotykają się pierwszy raz na polu i on właśnie tą orze tą ziemię. No i nie wychodziło, i nie wychodziło, i te konie nie chciały iść. No i tam taki woźnica, który był do pomocy, a Jan Bohatyrowicz oczywiście mówi wio, wio, wio. A ten woźnica mówi, a pani Jan, to nie tak. Mówi, pan powie wie, wie, to one pójdą, one wie tak. No i on mówi, wie, i że one poszły. No i tak już, tak takie niuanse były ważne, a nie wio, co to wio. No, a ja się z kolei uczyłam w Masielnicy chyba. To bardzo ciężka robota. No w życiu bym nie pomyślała, żeby to w ogóle ruszyć. Te rączki takie słabe, ja mam chude. A masło dobre. No ja na wsi jeździłam, bo ja i babcia i moi tam z rodziny, no to ja na wakacje rodzice pracowali na koloniach jako pedagodzy, bo to tak wtedy się to rabiało, a dzieciaki do cioci na wieś, no. I tam właśnie bardzo często spędzałam. Jajka wydłubywałam słomką i tak sobie tam. Takie były zabawy różne wiejskie. No to ja byłam na wsi, a Jan nie. Znaczy Adam nie. A drugą anegdotą Adama było to, że przed zdjęciami Jan ma włosy koloru blond. A Adam Mariański, jak przyszedł do produkcji, to był szatynem, ciemnym. Był aktorem Teatru Hanuszkiewicza Narodowego po Szkole Warszawskiej, także spokojnie wykształcony, wspaniały aktor. No i właśnie te włosy. No to wzięli go do w Łodzi, do niejakiego, nie pamiętam o imieniu, no powiedzmy Zygmunta, fryzjera Zygmunta, żeby on mu te włosy zrobił. No ale Zygmunt, jak to Zygmunt, zrobił co umiał, czyli spalił mu całą głowę, spalił dokumentnie, także go piekło, cały wieczór piekła go głowa, nie wiedział w ogóle chłopak, co się dzieje. To nie były czasy, kiedy mężczyźni sobie farbowali włosy, bo były szampony, tylko to był taki ostry krem Zit. Nie wiem, czy panie pamiętają krem Zit na blond, który robił, sama też używam. No i jemu właśnie tym Zitem zrobili za mocno i wyszła jajecznica. Jak on się zobaczył w tym lustrze, o, no, mężczyźni niby nie płaczą, ale był załamany. Mówi, słuchaj Kaśka, on do mnie Kasia mówi, bo ja Kasia, Iwona Kasia, mówi, ja byłem załamany, ja dwa dni w tym hotelu, wyście mnie nie widzieli, bo ja nie wiedziałem, co mam zrobić, ja nie wyjdę na ulicę przecież z tymi żółtymi jajecznicami na głowie. I zażądał, produkcję ściągnął, telefonował, bo nie było komórek przecież, żeby oni tego fryzjera tam usunęli, wzięli jakieś fryzjerki normalne, które by mu tę głowę tam, bo piekło go w nocy. I one przyjechały, zrobiły co trzeba i ten efekt, który państwo widzą, to już jest po tych perturbacjach u fryzjera. No takie różne ciekawe historie. Bohatyrowicz był pełną gębą, a w ogóle mi pomagał i był świetnym kolegą. Wszyscy byli bardzo oddani filmowi, bo wiedzieliśmy, że to jest misja. Wtedy jeszcze się mówiło u aktorów, że my mamy misję. Ja dalej tak sądzę, proszę państwa, no może jestem nieliczną osobą, że nie tam zarabianie pieniędzy i no bo zarabianie pieniędzy, każdy by chciał mieć pieniądze, bo są potrzebne, wiadomo, lubimy. Ale tutaj chodziło o misję, że mamy fajną literaturę. Kazimierz Radowicz, scenarzysta, napisał piękny scenariusz, bo jak państwo sobie porównują te wersy, które nawet dziś jak czytałam, to w filmie one są nieco krótsze, ale on zawarł i kwintesencję tej powieści i właśnie tę frazę. A o tej frazie to trzeba powiedzieć, że mieliśmy niesamowite szczęście. W 2019 roku niejaki pan Robert Pawłowski, filolog z zamiłowania, historyk z wykształcenia i biznesmen jednocześnie, mieszkając w Białymstoku, pojechał do Grodna napisać książkę, pojechał na tereny Białorusi, żeby odnaleźć pamiątki i odnaleźć wszystkie historie związane z prawdziwymi bohaterami nad Niemnem. Ponieważ oczywiście skąd autorka wzięła te pomysły? Wzięła z życia. Ona pojechała tam, do Grodna często była, bo nie mogła wyjeżdżać za granicę miasta, bo tam miała jakieś ze strony władz chyba zakazy, więc mogła tylko być na tych wakacjach i tam pisać. I pisała na podstawie ludzi, którzy tam mieszkali. I to właśnie byli ludzie różni, wiejscy, mieszczanie. I ona znalazła właśnie prototypy tych postaci. Oczywiście one się inaczej nazywały. Jedynie Jan Bohatyrowicz istniał
i Anselm istniał, ale tak naprawdę prototypem Jana Bohaterowicza był Klemens Strzałkowski, który zginął naprawdę tak w historii. Opowiada o tym książka Niemy Niemen, którą polecam. Tam jest nawet wystawiona okładka taka błękitna z Niemnem. I on został zamordowany przez Armię Czerwoną. Już po wojnie przyjechali do domu Jana Justyny, który wtedy właśnie się nazywał Klemens Strzałkowski, i córki Jana Kamieńskiego, który z kolei był prototypem Benedykta Korczyńskiego. I zamordowali jego i jego syna. Rozpruli mu brzuch, przepraszam, jeśli są dzieci. To były straszne historie. On to wszystko znalazł, opisał i są jeszcze potomkowie w Kielcach. Żyje osoba, która jest prawnukiem tego Strzałkowskiego. Napisał książkę ostatnio. Byliśmy w Kielcach z Janem Bohaterowiczem, czyli Adamem Mariańskim, panem Robertem Pawłowskim. I my na tej Białorusi odwiedzaliśmy te wszystkie miejsca. Spotykaliśmy Polonię białoruską i tam dopiero zobaczyliśmy, czym są te opisy tej Elizy Orzeszkowej, że ta natura, to wszystko, te zioła, te kwiaty, te pola, te pejzaże, to wszystko tam jest. Jest mogiła Jana i Cecylii, jest kurhan, byliśmy na tym kurhanie, jest dom Jana i Justyny, który jest obecnie bardzo zniszczony, tam już w ogóle nic nie ma. Kupił go jakiś Białorusin nie w latach tam 2000, ale zaprzepaścił, zupełnie zapomniany, podupada, już prawie w ogóle go nie ma. A niejaka Barbara Wachowicz jest taka wspaniała osoba, świętej pamięci już, która zakochana w kresach badała wszystkie te wątki i też znalazła ten dom Jana i Justyny. I w jej książce o losach kresowian jest zdjęcie tego domu, kiedy on jeszcze troszkę miał tej historii, nie był taki zburzony, miał jeszcze altankę, miał winorośla po obu stronach altanki, bo to rzeczywiście był taka rodzina tych Strzałkowskich, która, no, był to oczywiście mezalians też, bo on pochodził ze wsi, ona była mieszczanką właśnie z dworku, bo tam w Miniewiczach był ten dworek, który u nas był w Bohaterowiczach. Te wszystkie leśne, te chaty wiejskie, to wszystko tam jest. I mnóstwo wycieczek w ogóle polskich jeździ tam. Są specjalne wycieczki tymi właśnie szlakami. No teraz już nie pojedziemy, teraz już nie nakręcimy filmu, ponieważ tak się złożyło, że on, pisząc tę książkę, zaprosił Adama na rozmowę, że jedziemy i tak dalej. Zapytał mnie, czy mam wizę i wszystkich. Pojechaliśmy w piątkę. Pojechaliśmy, kierownik produkcji, pan Cięcioł Janusz, który obecnie jest prezesem Opus Filmu, który nakręcił Idę i Zimną Wojnę, a wtedy debiutował tak jak ja, jako kierownik produkcji. On pojechał Tomek Tarasin, operator obrazu, główny, naczelny, pojechała Kirłowa, czyli Renata Kretówna, pięknie się ubierała, tak stylowo do tego filmu, w kapeluszach, w szalach. Piękne rzeczy mówiła i pan Robert oprowadzał każdego z nas, pokazywał te wszystkie miejsca, a chłopaki, czyli cała ekipa, reżyser, operator, dziennikarze, stali i kręcili nas. Jak my się widzimy po 35 latach. To jest coś takiego, jak państwo mają szkolne spotkania, prawda, po wielu, wielu latach. Nic się nie zmienia. Nieważne tam wygląd, nic się nie zmieniłaś, a już charaktery, w ogóle dowcipy i tak dalej, każdy ma to samo i jest to taka wspaniała energia. I myśmy coś takiego przeżyli w 2019 i jeszcze nas skręcili, więc to wszystko na tym filmie było widać, nazywa się też Niemy Niemen. Przez 2 lata TVP Dokument to pokazywał i WOT TVP, bo była premiera w 2020 roku. Niestety wygasł na ten czas, na obecny czas wygasł, ta umowa wygasła, ale Robert powiedział Pawłowski, że ubiega się o następną, bo rzeczywiście ludzie się pytali. No fajnie by było po prostu mieć ten film, nie mam, jest fragmencik, który być może pani dyrektor państwu pokaże, to mój fragmencik, taką japońską kamerką kręciłam, jak oni kręcili. Więc to jest taki, to się nazywa making of po angielsku. I to jest właśnie takie robocze zdjęcia. I tam widać, jak my jedziemy tym autobusikiem, zobaczą państwo w salce, jeśli będą mieli państwo ochotę. No i myśmy tam właśnie pojechali, spotkaliśmy nawet wielkopolskie wycieczki, to też było fajne. Idziemy nad kurhan, idziemy nad mogiłę Jana i Cecylii, jest pięknie zadbany grób, wszystko idealnie. I nagle z drugiej strony polska wycieczka z Poznania. Jak oni nas zobaczyli, Jana i Justynę nad mogiłą Jana i Cecylii.
oni mieli po prostu oczy, no nie wiem, w słup. Zaczęli, nie wiem, krzyczeć, całować nas, obejmować, zaczęli skakać, no to było coś niesamowitego. I właśnie to też taka historia po latach, że spotkaliśmy się wspólnie z załogą. No reszty państwa niestety nie ma już na świecie nieodżałowanych artystów. Naprawdę, już nie mówię o panu Januszowi Zakrzyńskiemu, o pani Marcie grającej Bożence Rokalskiej, która bardzo wcześnie umarła gdzieś chyba w Italii. Ale Jacku Chmielniku, prawda, który nieszczęśliwy wypadek miał, no jakoś tak się wykrusza. Teraz pan Różyc w zeszłym tygodniu, no to masakrycznie, masakrycznie. Także smutno troszeczkę. Niemniej się staramy, żyjemy, spotykamy się z Adamem często na różnych wyjazdach, spotkaniach. Ludzie kochają ten film, kochają powieść. Ta miłość do tej powieści trwa i wiem. I te social media, które są fatalne, nie lubimy tego, ale dzięki nim ja mam kontakt na przykład z bardzo wielu osobami, które pytają się, a jak było, a że nazwali swoje dzieci Justyną na przykład. Bardzo dużo. To przemiłe. Albo, że ich przodkowie stamtąd pochodzą. Albo, że oglądali film 20 razy i dalej będą oglądać, bo lubią. No ja też. Także to są takie niesamowite. Jest magia, jest po prostu magia. Coś mówiłam, że się nałożyły te ekranizacja tej powieści i ta sama powieść się nałożyły na siebie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że ten film był kręcony w 1939 roku. Wanda Jakubowska nakręciła. I Elżbieta Barszczewska grała Justysię. Grał też i Kreczmar, i Ćwiklińska. No, same tuzy. Pichelski. Scenariusz napisał Jarosław Iwaszkiewicz, młodziutki, który widział te materiały gdzieś tam jakieś robocze, mówił, że to najlepsza ekranizacja. Wtedy przed premierą, do premiery nie doszło, bo to miało być wrzesień 1939 rok. Materiały zaginęły. Podobno gdzieś ktoś puszczał jakieś plotki, że gdzieś koło Katowic znaleziono coś, ale nikt nie doszedł do tych, czy to jest prawda, czy nie. No mówili wcześniej, że w jakiejś kamienicy po Powstaniu Warszawskim zginęły, gdzieś ktoś schował, nie ma. Pozostały jakieś fotografie z Elżbietą Barszczewską w takiej pięknej sukni. Oczywiście oni kręcili ten film w okolicach Grodna, tam gdzie to było. A my udawaliśmy nad Bugiem, w okolicach Białegostoku, mówiłam, Koźliki, malowniczy przełom Bugu, przepiękne miejsce. No i ta rzeka Bug. Ona oczywiście, jak się okazało w 2019, jest troszeczkę inna. Niemen jest szeroki, ma nurt taki powolny. Wtedy Adam Mariański stanął i mówi: słuchajcie, kochani, posłuchajcie tego rytmu rzeki. Przecież to jest normalnie wzorcem, ten rytm powieści, te zdania złożone Elizy Orzeszkowej. Faktycznie, tak żeśmy się zasłuchali i faktycznie ta rzeka tak wolniutko przepłynęła. Sama rzeka no jest piękna, naprawdę. Nie wiem, czy będzie nam dane kiedykolwiek gdzieś tam pojechać. Może kiedyś. Proszę pytać, jeśli są pytania. Gadam i gadam, ale chcę jakby przedstawić wszystko, o kim pamiętam, bo to też pamięć ulotna, wiadomo. 35, 36 lat. No to jednak kawał czasu. No ja. O, zdziwi się pani. Byłam studentką trzeciego roku szkoły filmowej, przygotowywałam się do egzaminów takich teoretycznych, czyli historia dramatu, historia kina, historia obrazów, historia architektury, stylu i tak dalej. Wszystkich tych teoretycznych rzeczy, które trzeba było wkuć i zdać egzaminy. Więc ja zakuwałam, mówiąc w cudzysłowie, i pewnego popołudnia przyszedł dziekan czy ktoś z pedagogów i powiedział, że słuchaj, Kasiu Pawlak, bo ja już byłam mężatką, wcześniej się nazywałam Kisielewicz, słuchaj Kasiu, idź do wytwórni dzisiaj, bo jesteś wyznaczona na casting. A ja mówię, do czego, pani dziekanie? A do Nad Niemnem szukają postaci kobiecych i męskich, studentów proszę. No to poszłam, nie mając nic, ani tam tekstu, ani nic, więc poszłam na Łąkową ulicę. Weszłam do tego pokoju do produkcji, dano mi kartkę, taką o, A4, maszyną napisany tekst, monolog, ten ostatni, w którym Justyna mówi,
że wdzięczna jestem za tak dalej, ale nie wyjdę, bo wyjdę za Jana. I reżyser mnie zaprosił do pokoju zdjęciowego, był operator, bo wtedy jeszcze operatorzy byli obecni na teraz się nazywa casting, to się nazywało zdjęcia próbne. I poproszono mnie o przeczytanie tego monologu, a vista, czyli bez jakichś tam prób. No więc przeczytałam tak od serca, tak na rozum. No rozumiem wszystko, rozumiem, jasne. I tylko to, skręcili to, raz przeczytałam, no to proszę teraz powiedz to do kamery, przeczytaj to przed kamerą. Przeczytałam przed kamerą i wróciłam na zajęcia do tej nauki. I nie minął tydzień, dowiedziałam się, że gram. Ja nie widziałam żadnych ludzi innych, ani partnerów, ani nikogo, nie wiedziałam, kto gra. Wiedziałam tylko, że zostałam tą Justyną. No to panika nastąpiła, totalna, wcale nie zachwycenie, panika, że ja nic nie umiem, co to będzie, a czy ja powinnam, a to ten. Poleciałam do biblioteki na studiach, tam w tej szkole filmowej, wypożyczyłam wszystkie powieści Elizy Orzeszkowej, jakie tylko tam były, wszystkie były i przeczytałam. Czytałam, żeby się uspokoić, żeby wejść w rytm, żeby złapać ten klimat tego języka, żeby zobaczyć o czym ona w ogóle pisała. A tam w tych powieściach, zarówno w Marcie, jak i we wszystkich innych, w Dziurdziowie, były fantastyczne postaci kobiece. Właśnie takie trochę podobne do Justyny, tylko w różnym wieku. Takie buntowniczki, śmiałe, odważne. I to mi się właśnie spodobało. I powiedziałam, dobra, nie umiem nic, ale coś mi w głowie świta, spróbuję jakoś tak po swojemu pokazać to, co przeczytałam w tych książkach, wyobraźni, bo wiadomo, że no tylko to można było, nie umiejąc nic, no to mogę tylko czytać i sobie wyobrażać. No i prosiłam o pomoc oczywiście Adama, prosiłam Martę Lipińską, Bożenkę Rogalską, która wtedy, Martę grała wtedy w Teatrze Jaracza. Chodziłam wtedy do teatru, no to wiedziałam, że to jest dobra aktorka, może mi pomoże. I robiliśmy próby w hotelach. Robiliśmy codziennie próby, pan reżyser był bardzo nieubłagany. Codziennie były próby wieczorem, żeby się nie pomylić. Żeby te ujęcia były takie super, najlepiej zrobione na świecie. No i to pomogło. A już na planie, no to poza paroma zepsutymi dublami przeze mnie, no to już później się tak pilnowałam, że no byłam zestresowana, no bo nic nie umiałam, ale z drugiej strony wiedziałam, że to jest jedyna możliwość, żebym mogła pokazać taką współczesną dziewczynę, bo mi zaświtało w głowie, że może by tak uciec troszeczkę od tej kindersztuby i tej klasyki, tak jak się pokazywało, nie, w tych filmach, tylko trochę ją tak, jakoś tak, żeby ona była inna, żeby się inaczej chodziła, inaczej się zachowywała. I w tym pomogła mi Basia Śródka, pani od kostiumów, świetna, naprawdę, bo ona powiedziała tak, słuchaj, chcesz czegoś, to ja ci coś powiem. Zdejmiemy jej te staniki, kostiumy, te gorsety. No ale tam jest coś w gorset. Nie przejmuj się. Zdejmiemy gorsety i zobaczymy, jak będziesz chodzić. Będziesz zupełnie inaczej chodziła niż te inne panny, bo te panny będą takie sztywne, a ty będziesz owszem wyprostowana, ale będziesz inaczej z bioder chodziła, tak mówiąc potocznie. I faktycznie, zaczęłam grać bez, znaczy miałam kaftaniki, tego, ale nie miałam tego gorsetu. I to było fantastyczne, bo ja byłam swobodna. Więc mnie się dobrze grało to, bardzo. Nawet te suknie mi nie przeszkadzały. Trzeba było je nosić, żeby ich nie ubłocić. Też jest sprawa zawodostwa. Teraz widzę na planie Jagiellonów, jak wielkie panie aktorki szorują po błocie tymi ogonami sukni. Jak można? Dla mnie to kostium to świętość była. Ja się właśnie tak nauczyła, no bo mnie tego nauczyli na tych dniennym jeszcze, że kostium trzeba szanować, nie brudzić. No po prostu on funkcjonuje i ma być w najlepszej kondycji. No więc te suknie się nosiło tak o, pod łokcie i wszędzie się zasuwało, czy po grochówkę idąc, bo tam był takie, nie było cateringu, tylko mieliśmy normalnie takie polowe jedzenie, a to kanapki, a to grochówka, a to jarzynowa, a to kanapki, tak w kółko. I herbatę z baniaka i to wielka sztuka była, wielka. Ale to nam w ogóle nie przeszkadzało, może czasy były wtedy ciężkie. Ale ludzie byli fantastyczni, naprawdę żeśmy się spotykali, nikt nikogo, nie izolowaliśmy się tak jak teraz. Teraz się siedzi w pokoikach tego, każdy goni, biega, leci, gdzieś tu plan tego. Ale my żeśmy się właśnie ze sobą spotykali. Potrafiliśmy po zdjęciach się spotkać, oczywiście były inne czasy. Był alkohol, tak, to prawda, bo na przykład w Białymstoku na weselu byliśmy,
możecie Państwo, zdradzę wielką tajemnicę, wszyscy byli popróbowani taką nalewką, można powiedzieć, bo ci właściciele tych chat, które nam wynajmowali na zdjęcia na weselu Eljuni, mieli te nalewki i nie było sposobu odmówić. Nie, nie było. Jak ktoś się odmówił, to w ogóle nie, no nie, no musiał. Więc na parsteczek i na zdjęcia. Oczywiście reżyser nie wiedział, ale my wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, wyluzowani. Cała ta scena na niebie, to muszę powiedzieć, że było wesoło. No ale to była zbiorówka, także zachód słońca, koniec zdjęć powoli. Bardzo im zależało na tych zdjęciach, żeby ładnie wyszło, żeby było tak podobnie. Pewnie jakaś była sytuacja, że oni sprawdzali, jak tam jest na tych ziemiach i jak tu jest, no bo skąd mieli wiedzieć. Ale później jak Tomek Tarasin, operator obrazu właśnie na tej Białorusi, zobaczył te chaty, mówi, słuchajcie, tu nic nie trzeba zmienić. Tu jakbyśmy weszli z kamerami, to może byśmy tak kręcili, bo nic nie trzeba byłoby dodawać. Tak jakby już, no, trudno powiedzieć, czyste, zadbane gospodarstwa, no ale tak jak z tamtych czasów troszkę. Tak, dokładnie, dokładnie podobne chaty. Tak, tak, dokładnie. W tej książeczce Niemy Niemen i w tym filmie Niemy Niemen tam są ujęcia, gdzie stoją właśnie operator, bo ja nie mogłam, bo kręciłam Psy 3, ale oni byli troszeczkę wcześniej. Nie było nas tam dużo, więc parę dni tylko byliśmy i właśnie stali przed tymi chatami i tam właśnie Tomek mówi, że słuchajcie, te chaty wyglądają identycznie jak nasza scenografia. No coś niesamowitego. No taka magia cały czas trwa. Jeszcze narodowe czytanie, to już w ogóle jest święto dla mnie wielkie. No, cieszę się bardzo. Szanowni Państwo, tak jak to jest w zwyczaju biblioteki, to oczywiście nie jest koniec. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na poczęstunek, który został przygotowany przez Państwa Anetę i Stanisława Dobropolskich. Zapraszamy Państwa do zwiedzania willi, do obejrzenia wystawy o tajemnicach Elizy Orzeszkowej, do rozmów już może w gronie indywidualnym. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam, a my jeszcze bardzo raz byśmy chcieli Państwu podziękować i wręczyć drobne upominki.